Hej, witam w ósmej części Call of Duty Black Ops 4. Od dłuższego czasu nic nie nagrywałem, jeżeli chodzi o tę grę. No, ale chciałem do niej powrócić. I dzisiaj spróbować czegoś innego. A mianowicie zawsze latałem w tej grze z karabinem szturmowym, taktycznym. Czy też, nie wiem, no właśnie ICR-em, OGR-em, ABR-em, czy też Swordfishem. Czy też Dradą. Kiedyś z Peacekeeperem i z czym jeszcze? M16, no nieważne. W każdym razie chciałem spróbować tej broni, Mach 12. Praktycznie nigdy nie używałem, tylko po to, żeby ją zlevelować. Ale paru znajomych powiedziałem, że to jest taka kosa, jeżeli jakie dodatki się do niej dodaje. A mianowicie wdłużona lufa, albo obrażenia niemalały ze wzrostem odległości przeciwnika. Czok lufy, ogólnie obrażenia są większe. Szybkie magazynki, to samo mówi za siebie. I mod operatora, czyli oddech smoka, no, które zadają obrażenia przez pewien czas. No. Gra jest gra. Broń podobno wymiata, jeżeli ma się dobrą celność. I tego się boję, bo moja celność nigdy nie należała do najlepszych. No, ale zobaczymy. Też się boję, że mogę dać ciała na całej linii z tą bronią. No, ale zobaczymy. Jak nam pójdzie. Może akurat. Odnajdę wreszcie swoją broń. Bo tak to na razie skaczę między innymi i nigdy nie mogę się zdecydować na jakąś, żeby nie wiem, nie dać z nią długi, długi czas. Dobra, dawajcie mi Haciendę. Tak ten poziom się nazywa? Tak. Hacienda. Mogę. Nie no, musiałem trochę z nią latać, żeby ją zlevelować. A jakoś sobie nie przypominam, czy mi z nią szło dobrze, czy źle. No nic, zobaczymy. I też to jest w miarę chyba dobry poziom na taką broń. Bo nie ma otwartych przestrzeni. Gotowa, żeby rozwalić system. I co? No i głównie walki toczą się na bliskiej odległości. Dobra, Marcin, bo za dużo gadasz. O, super, koleś ma mikro SMG. I to nie wiem, co to jest. Jak to teraz wygląda? Tytan? Chyba tytan. Dobra, Mok, nie zawiedź mnie. Dobra, lecimy. Pozbyć się wszystkich najemników. Nie, idziemy tu. Właśnie, chodziło mi też o to, żeby mieć szybkie przeładowanie. Bo ta broń bez jakichś magazynków to... Oj, kurde. Ale faktycznie, na nas. Przejęliśmy kontrolę. Gdzie on jest, ten co mnie zabił? No, chyba był. Dobra. Wow. Ty. Nieźle. Tylko mówię. Trzeba trafiać. Bo widzicie, ktoś strzeliłem trzy razy. Dwa razy trafiłem. Dobra, coś mamy. Aj, plecy. Nie no, nawet nie liczę na to, żeby miał, nie wiem, 20-10 czy coś w tym stylu. Pewnie tak skończy na minusie, ale... Kurde. 3-4. A było tak pięknie. Oj, oj, oj. To w miarę sprawnym początku. Dostajemy w dupę. Jest. Tam jest, dobra. Nie golimy za nim. Nie no, wychybiłem, ale dobra. Aj! Pół sekundy mi wystrzelił drugi raz, nie? No, BSP. A nie, kurde, zapominam, że jak mam shotguna, to nie mam tego. Wyrzutnie rakiet. Wrogi KBSP nad nami. Mamy kilka wrogich BSP. Idę.
Wyskocz, skocz. Nie, kurde. Dobra, są tutaj chyba. Czy nie? Chyba nie. Dobra. Uf. Nie no, to blisko to jest na nas, nie? Namierzam nad nami wrogie stanowisko snajperskie. Tylko, że właśnie trzeba trafić. Upro. Aj. Po cholera się wystawiałem? Nie wiem. Ups. Wróg wysłał zespół uderzeniowy. Jak ja chybiłem, kurde. Nie, muszę naprawdę przywyknąć do tej broni, bo... O, robimy. Ej! Co to za broń? WKM? Nie wiem, nie kojarzę, nie pamiętam, nie znam. Nie używam. Aj, automodowe. No fuck, zespół uderzeniowy. Nie wiem, mają to zapisy drużyny, dwóch czerwonych. Nad nami wrogi BSP. Dobra. Ej, no miało. Chciałem powiedzieć, że miało wydawać obrażenia w czasie, ale dobra. Dobra, idziemy hakować. Żeby nikt mnie nie zabił. Leżeć. Dobra, dobra, dobra. Osłaniajcie mnie. O, fuck. No właśnie. Już widziałem na radarze. Tą czerwoną kropkę. Z uśmiechem, że mnie zabije. Wykryto Hellstorma wroga. No to mi chyba nic nie grozi. Opa. No już to było bez sensu. Dlaczego ja go nie zabiłem? No patrzcie. Bo przecież wystrzeliłem. Bullshit. Kurde. Kolejny błąd Marcina. Przeładowuję po każdym strzale. Gdzieś nie powinno. Nadlatuje wrogi pakiet wsparcia. Aj, kurde, trzech. Nie no, szczerze. Jak na czas, gdzie w tej broni praktycznie latałem, to idzie całkiem nieźle. Cześć. No Marcin, nie pchaj się, nie pchaj się. Gdzieś tu, gdzie siedzisz. Nie no. Nie ma tragedii. Po co ja z nią walczyłem, to nie mam pojęcia. Ktoś tu? Fuck, piżyczka. Ty, dopiero teraz zobaczymy, jaką batę dostajemy. Moi drodzy. Parafianie. Kurde. O! To zdobyłem. Jako nigdy. Nie. Kurde, modliszka idzie. O! Zabiję modliszkę. Zabiliśmy. Zabiliśmy. Ty na drugi, nie ma tragedii. 15-22. Wiem, szału nie ma porównania z innymi graczami. Ale kurde. Ja tam jestem zadowolony z tego wyniku. I ta broń naprawdę daje radę, tylko mówię. Muszę popracować nad celnością. Bo na razie to walne, raz w ścianę, raz przeciwnika.
Ale kurde, broń git. Chyba na pewien czas przy niej zostanę. O. Szczerze to nie sądziłem, że pójdzie mi aż tak dobrze. Myślałem, że będę bardziej na minusie. Dla mnie git. Dobra, dziękuję za oglądanie części 8. I w części 9 dalej będę ganiał z Mogiem. 12 zresztą. No. Tak czy siak, dzięki wielkie za oglądanie i widzimy się w następnej części. Na razie.